Dzień dobry Państwu, Justyna Drozd i program Na Gorąco. Minione wybory samorządowe przyniosły nie lada zaskoczenie, gdyż Kętrzyn po 20 latach ma nowego burmistrza, którego właśnie dziś gościmy w naszym studio. Witam serdecznie, naszym gościem jest Ryszard Niedziółka, burmistrz elekt Kętrzyna. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. 370 głosów. O tyle więcej otrzymał Pan w wyborach na burmistrza Kętrzyna. Przewaga minimalna. Zatem jak Pan planuje przekonać do siebie drugą połowę Kętrzynian? Tak, rzeczywiście przewaga nie jest duża. Ponad 5200 głosów na urzędującego burmistrza. Trzeba będzie do siebie przekonać. Natomiast myślę, że dwie, trzy rzeczy. Po pierwsze praca. Po drugie, inny styl pracy. I to mogę zagwarantować. I po trzecie, wypełnianie zobowiązań. Ja myślę, że jak spojrzę na swoją karierę w Philipsie czy w NRC, to też początki były trudne. A potem miałem swoją drużynę, miałem swój zespół. I przekonałem ich do siebie. To jakie pierwsze zadania Pan sobie stawia po zaprzysiężeniu na burmistrza Kętrzyna? Myślę, że kluczowe osoby muszą dołączyć do mnie. Potem jest praca nad budżetem na 2019 rok, który musimy zweryfikować. Ja go nie znam w tej chwili, trzeba go będzie sprawdzić i zweryfikować, bo niektóre rzeczy z mojego programu zamierzam wprowadzić natychmiast. Dość często pojawia się hasło, że wybór Pana na burmistrza Kętrzyna to przede wszystkim zmiany dla miasta. Ale o jakich zmianach tutaj konkretnie możemy mówić? Tak, Kętrzyn jest ładnym miastem, zadbanym, ale my chcemy zadbać o rozwój Kętrzyna. Czyli to, co jest, musimy zadbać o to, co jest i zadbać o rozwój, czyli o przedsiębiorców, o to, żeby powstawały miejsca pracy i żeby się Kętrzyn rozwijał, żeby ta baza, ta podstawa Kętrzyna była zdrowa. A rozwój rozumie przez rozwój rozumie również to, że przede wszystkim to, że będziemy wspierać przedsiębiorców, będziemy szukać terenów inwestycyjnych i oferować i będziemy zapraszać inwestorów do inwestowania w Kętrzynie. I to powinno dać przede wszystkim miejsca pracy, zatrzymać młodych ludzi w Kętrzynie, może nawet spowodować powroty do Kętrzyna. I to jest podstawa zdrowego miasta, natomiast pozostałe elementy, oczywiście polityka senioralna, oczywiście młodzież i sport, oczywiście kultura, oczywiście spółki komunalne, oczywiście infrastruktura drogowa i tak dalej. To wszystko, co zapisaliśmy w programie, musi być realizowane i ono będzie rozpisane na zadania, na tematy, na projekty, na ludzi. Czy zmiany są możliwe bez zmiany kadr? Jednocześnie Pan zapowiadał, że czystek kadrowych nie będzie. Znaczy, ja myślę, że kluczowi ludzie muszę ich mieć, bo to są pieniądze, to są duże pieniądze. Miasto dysponuje budżetem 110 milionów złotych. Ja muszę zabezpieczyć to tak, żebym nie miał problemu, o to, że te pieniądze są dobrze kontrolowane. Natomiast i w mieście, i w spółkach miejskich są ludzie, którzy od lat tam pracują, oni znają swoją pracę i nie sądzę, że trzeba będzie cokolwiek zmieniać, jeśli chodzi o zakres ich pracy. Oni muszą ze mną pracować, ja się spotkam z nimi, zobaczę, jakie są problemy, czy są problemy, może nie ma. I będę namawiał do trochę może innego stylu pracy. Być może będą zmiany organizacyjne, ale tego nie chciałbym w tej chwili przesądzać, bo ja jeszcze dokładnie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta nie znam. Wiem, jakie są zadania przed Urzędem Miasta. Być może będą zadania, jakieś sprawy organizacyjne, ale przede wszystkim dobra praca i dobra obsługa mieszkańców. Po ogłoszeniu wyników na jakiś czas zniknął Pana poprzednik. Dopiero po 4 dniach udostępnił na swoim portalu społecznościowym film będący podsumowaniem kampanii wyborczej. Tak. Jednak tam nie znajdziemy konkretnych słów skierowanych do Pana i też żadnych gratulacji. Za to było oczekiwanie na obwodnice i nowe miejsca pracy. Zastanawiam mnie, czy wcześniej była okazja do spotkania między Panami, żeby po prostu spotkać się tak w cztery oczy i porozmawiać. Nie było okazji. Natomiast Pan jeszcze urzędujący burmistrz nie musi mnie z tych zadań rozliczać, bo mnie społeczeństwo rozliczy. Te zadania to nie tylko obwodnica, nowe miejsce pracy, ale tam jest cały program i my go będziemy realizować, nie ma obawy. I to nie tylko Pan burmistrz, ja będę przede wszystkim się rozliczał przed społeczeństwem, przed ludźmi.
Krzysztof Hećman także w podsumowaniu zaznaczył, podkreślił, że 15 listopada jeszcze obecnej Radzie Miejskiej przedstawi propozycję budżetu na rok 2019 w oparciu o wcześniej zaplanowane inwestycje. Co pan na to? Będziemy to weryfikować. Oczywiście tam są rzeczy pewnie, które utrzymamy, bo zdaje się, że tam jest dom seniora. Jest kwestia tylko z jakich pieniędzy to będziemy realizować. Ja będę mocno zabiegał o to, żeby znaleźć pieniądze zewnętrzne na realizację tego zadania. Z innych zobaczymy. Ja przede wszystkim się martwię tym, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o inwestycje niepokończone, czy zakończone w przyspieszonym tempie, i w tej chwili widzimy, że są różne remonty, różne rzeczy się dzieją. Zakończmy to, musimy to zakończyć. To są też koszty później utrzymania tego. Także ja się najpierw o to martwię. Jeśli chodzi o inne inwestycje, to na pewno drogi, na pewno infrastruktura drogowa, na pewno też podejdziemy do tematu obwodnicy. I to tylko, że temat obwodnicy to nie jest tak, że ja wezmę mapę, wezmę cyrkiel, narysuję cyrklem na mapie, każę robić. My musimy przeanalizować, co to jest. Cała obwodnica, to już założenia, moim zdaniem całej obwodnicy Kętrzyn nie potrzebuje. Kętrzyn potrzebuje po pierwsze analizy tego, gdzie takie rzeczy trzeba zrobić i prawdopodobnie bypassów na niektórych kierunkach. I poza tym jeszcze na pewno w mieście potrzebujemy udrożnienia niektórych części miasta, bo to, co się w tej chwili dzieje w kilku punktach miasta przy rano o godzinie 7 czy o 14-15, to jest naprawdę nie do przyjęcia. Zatem jak pan sobie wyobraża współpracę z ustępującym burmistrzem w roli radnego miejskiego? Znaczy, jeśli pan burmistrz będzie miał jakieś pomysły w zakresie mojego programu, który przedstawiłem, czy rozszerzonego, bo tam nie wszystko się znalazło, to ja chętnie porozmawiam. Natomiast to jest zakres, z którym ja idę do Urzędu Miasta i to jest zakres, który ja będę realizował. I jeśli ktoś chce pomóc, zapraszam. Przed panem 5-letnia kadencja, dłuższa niż dotychczasowa, tak samo w powiecie. Poprzednia kadencja pokazała, że nie ma nic na całą kadencję, że nie jesteśmy pewni przyszłości. Czy jesteście na tyle scementowani w mieście i w powiecie? Ja myślę, że tak. Myślę, że przed nami fajne zadania i pierwszy raz chyba kolejny raz jest szansa na to, że będzie dobra współpraca miasto-powiat, a to jest gwarancja na realizację wielu rzeczy, w tym na przykład szpitala. Ten projekt, ten temat trzeba realizować, trzeba go kontynuować. Bo dzisiaj w szpitalu mamy sytuację taką, o tym się nie mówi, ale jest tak, że ja to wiem z rozmów z NFZ-em, że jeśli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o sytuację kadrową, to za chwilę będą zamykane oddziały. I musimy już naprawdę tę sytuację odwrócić, zatrzymać i uzdrowić to wszystko, dołożyć pieniędzy na inwestycje, zastanowić się nad nowym szpitalem. I to jest naprawdę szansa na ta współpraca z PiS-em w tym przypadku prawdopodobnie daje dużą szansę na to, że będzie spokojna kadencja, 5-letnia i dużo możemy zrobić. Naprawdę dużo możemy zrobić, bo ja to widzę, jeśli chodzi o to, co w tej chwili mamy na stole, czy o to, co będziemy oczekiwali, jeśli chodzi o pieniądze zewnętrzne, tematy, które można będzie realizować wspólnie z powiatem. Jak pan myśli, na ile miasto powinno pomagać w finansowaniu szpitala? Na tyle, na ile miasto stać. Ja powiem tak, że jak mówimy o nowym szpitalu, na przykład, to wystarczyłoby ograniczyć albo przesunąć w czasie niektóre inwestycje i mamy połowę kwoty na szpital, nowy szpital. Powiatu na to nie stać. Ja myślę, że można znaleźć na to też środki zewnętrzne. Natomiast powiat jest jednostką tworzącą, prowadzi szpital. I tutaj taka współpraca, to nie mówimy o milionie, o dwóch, tylko na przykład o 20. To jest możliwe przy dobrej współpracy i to jeśli będzie taka wola, bo musimy to przeanalizować, to ja sądzę, że to
To jest bardzo dobry temat do realizacji. Jest wiele innych tematów. Polityka senioralna to nie jest polityka tylko dla miasta Kętrzyn. To ona powinna być dla całego powiatu. I parę innych tematów, które razem możemy realizować i miasto jest gotowe. Ja nie będę wyręczał powiatu, ale my jesteśmy gotowi pomóc. Dziękuję panie burmistrzu za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję również państwu za uwagę. Naszym gościem był Ryszard Niedziółka, burmistrz elekt Kętrzyna. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki programu Na Gorąco. Do zobaczenia.